czele miasteczko Jana Gajdacza w Dzięgielowie odwiedzili w sobotę 27 lipca mieszkańcy i turyści. Świętowano tego dnia Dzień Miodu. To impreza, której nie mogłoby już zabraknąć. Przyciąga nie tylko samo wydarzenie, ale przede wszystkim wyjątkowe miejsce. Na terenie dawnego kamieniołomu pomiędzy kwiatami, krzewami i drzewami znajdują się niecodzienne domki, w których mieszkają pszczoły. Te wyjątkowe ule wykonał nieżyjący już właściciel pasieki Jan Gajdacz. Ule kształtem przypominają góralskie domki, kościół, ratusz, twarz człowieka. Wśród nich znajduje się również ul edukacyjny. Dzieci mogą obserwować. Tak, on jest zaszklony, lecz w tej chwili, że ze względu na wysoką temperaturę jest zaćmiony, żeby pszczoły się po prostu nie przegrzały. No i ten ul zabieramy do szkół, do przedszkol, robimy im prelekcje. Zachęcamy właśnie młodzież, aby też mieliśmy następców w przyszłości. Aha. Jeżeli nie będziemy tego robić, to prawda, nie będziemy mieć swoich następców, także no, staramy się im przekazać tę wiedzę. Spotkanie w pasiece to również doskonała okazja do pierwszych podsumowań sezonu pszczelarskiego. Długa jakby zima później nastąpiła, tak jakby od razu lato, dlatego te silne pszczoły bardzo szybko weszły w rozwój, prawda, i ten pierwszy miód właśnie taki majowy, to wielokwiatowy, rzepakowy, a więc były dobre zbiory, później nam jeszcze dobrze trafiło tutaj w naszych regionach. Lipa właśnie miodowała, bardzo dobry był wziątek. Zanim impreza rozkręciła się na dobre, wspomniano założyciela miasteczka Jana Gajdacza oraz wręczono medale i odznaki członkom Koła Pszczelarzy Dzięgielów za zaangażowanie i pracę na rzecz koła. Dwa medale brązowe, jeden srebrny, jeden złoty i były też nadane odznaki. 6 odznak brązowych, 2 oznaki srebrne i 5 odznak złotych Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik. No to